O, zniknął. O, jest, pojawił się znowu. Za moimi plecami, ale tam też jest. Jezu, wszędzie są świetliki. Dzień dobry, że nie było jak nagrywać w ogóle, nawet miała być burza i nic nie było, żadnych burz, żeby budzić resztę ekipy. Dobry, o, widać. No. Dobra, idę wypić kawkę. Namiot pięknie okopany. Dawno już tak nie okopałem namiotu. Cały. Proszę. A najnowsza prognoza pogody jest taka, że będzie cały czas słońce. Wstał. O 10:00. Wiesz, że mamy tego kret albo nornica nam się próbuje wydostać pod podłogą, nie? Bez jaj. Mówię, co to jest? To w środku Grażyna padło. Idź tam, w środku nocy. Nie, to wylazłem, polazłem, nic. Ale teraz hopie, coś tam szkrobię, coś tam tego. I ten kibel, nie? Taki wielki ten kibel. Mógł się podnosić, hopie, jak w bajkach. Miały być grady wielkości piłek tych koszykarskich. Pusty brzeg. Nikt nie przyjechał. Także kajwyście są po tej. Jeszcze tak nigdy nie było, żeby po drugiej stronie była każda miejscóweczka wolna. Tam to już było zawsze obrygane. Nie ma nikogo. Ciągle latają koło mnie jakieś muszki. Nie? Czuję się jak ten... Ładnie pachnie. Ze zwierzogrodu ten taki, co siedział i ten taki... No ale faktycznie, patrz ile tego lata koło niego. Pachnie z hipopotamem trochę. No i nie ma muszek. Tak. Zbrodek z cytrusem. Nie ma. Nie ma muszek. Ciebie uciekli. Ja, ty faktycznie. Teraz do mnie uciekli. Nie pikaj mi po brylach, dzióbek. Ale to fajnie pachnie. Moja robota. Właśnie mogłabyś powiedzieć, co tu jest z tym. Wódka, whisky. Wódka z łóżkiem, tak. Ale nie, a tak na poważnie, to co to jest? Alkohol, olejki jakieś eteryczne. I czystek. I napar. A taka esencja czysta. A właśnie, właśnie. Dla każdego po jednym. Jaki chcesz kolor? Niebieski. Czerwony. Wypróbujmy. Ała. O. Ła, jak to ciągnie. Ja? Angar. Widziałeś tą obronę? Nie? Tak. Co? To tą ręką czy to? Angar! Ktoś zostaje w pysk. Paczka na muchy. Komary miała być przeznaczone, ale nie ma komarów, tak pieprz. Ja cieszę się dziubek z prezentu? Bardzo się cieszę. Ja też. Zrobiło mi się jakoś tak miło. Nie wiem, co tym jeszcze będę robił. To jest wielofunkcyjny przyrząd. Możesz z nim dużo rzeczy robić. Można się wachlować. Wydaje, to jakoś... może się strzelić w pysk przez pomoc tej budzikiewki. No ale jakbyś zasypiał. Co robisz, kura? Co tam się dzieje? Trzeba naprawić po kilku latach. Będę wymieniał świetliki, które były tu założone chyba na pierwszym wyjeździe. Patrz, wyleciał sam. Wyleciał. O, patrz. O, i wyleciały wszystkie. Jak to się mogło stać? A ja myślałem, że tego się nie da wyjąć, już kombinowałem. A byś miałaś kotówka w ruch prawie. No. No, dobrze. No dobrze, no to czekam na wieczór. I wieczorem no, robimy wielkie oświecenie. Tak.
przydały się łapki, no. No kto by pomyślał, nie, że łapki no, się nie tak... wiedzieliśmy, że się, że będą potrzebne. No. Jak z iPhone'ami, nie wiesz, że jest ci potrzebny po prostu. Tak, póki go nie będziesz miał. Jestem na tak. Łapka w górę. Łapka w górę. Leczo też bardzo dobra. No to łapka w górę. Łapka w górę. Łapka w górę. O, co to za... Tak, pa jakie ma skrzydła. Patrz. Jakie ma skrzydła. Jakiś tak, taki orłowaty, taki sokołowaty może, nie? Nie, sokół ma inne. No co, ale jakiś taki jaszczon. Jaszczon. Jaki jaszczon popiół? Miał... Cały jaszczon. By trzeba było zacząć robić. Co robimy? Wszystko właściwie zrobione. Znaczy, musiałbym zrobić tylko krzesło, ale też to mam planuję, że po, też miesięcy. Mam wszystko zrobione. Nie wiem, ale coś musimy robić, nie? Ale po co? Jesteśmy na rybach. Łapka w górę. Dobra, ja chyba przerzucę wędki. Łapka w górę. Leczo czosnkowe, kulka czosnkowa. Nic nie ruszone. Zmienić? No. Na łapka w górę. Dobra. Jak one tutaj wlezli? To masz, ślimaki? Tak. Ja, kurde, nasrały mi do kulek, nie? Aha, tak. Weź go, kura, bo ty się nie brzydzisz. Te grysi, tutaj jest taki... Ty tam lubisz. Kolor mysich tych. Gdzie jest trzeci? Tu. Dobra, chłopie, pojadłeś, zezarłeś. No to niestety, ale... Dobra, tak i macie kulkę jedną na trzech. Ja. Daj mi jeszcze jedną. No. Ode mnie. Tak pachnie ta fajna. Ta kulka naprawdę fajnie pachnie. No aż mam ochotę chłopie poczęstować się taką kulką. Tak, ale trzeba było przeczytać skład. I to jest na pewno ta, co ostatnio słuchałem. Przepyszna była w zapachu. Przepyszna była w zapachu. Czyli polowanie jest raczej na grubego zwierza. Nie. I to jeszcze grubego zwierza, który jest takim odstrzeleńcem, że on nie lubi zwykłych kulek jednokolorowych, tylko bałwany. Przykładę. No zobaczymy, czy to będzie w ogóle pływać, czy nie. Aha, ale jak ja to tam? Ja tego nie zrobię. Chciałem zrobić pół kulki tonącej i popapa połówkę. I zobaczyć tak, trochę więcej popapa, żeby jednak to się podnosiło, bo to musi iść do tego, nie? Do koszyczka. Ale to będzie ciężko coś takiego wypiętnościć. Ta śruba jest za krótka tam. Zobaczymy. Ty, chłopie, zobacz to. ...24 godziny w wodzie, zobacz jak to pachnie dalej. Elegancko. Nie? Nic nie... Kurde, w ogóle nie straciło, nie? Nic, prawie. Nic. Dalej śmierdzi tak mocno. Fajnie ten czosnek jest. Ja. Fantastyczne. Kurde, no nic z tego nie będzie, no. To jest za dużo. Musisz przepęd zmienić, nie? Poczekaj. Bo tu masz na śrubkę, to zmieni... Aha, bo tu masz taki. No nie, ale plan był dobry, no dlaczego, co? Tak, ja się to zostawię, a może po prostu zmienię. Dobra, daję sobie jeszcze 2 godziny. Jak nie będzie na jedną albo drugą wędkę brania, to jedną zmieniam na ten karpiowy zestaw. Tylko po całej kulce, nie? Tam już na długiego włosa dam popapkę razem z tym. To już na ta, tak na 10 plus na pewno. A czemu wy to do śmieci wyrzucacie, zamiast dać zwierzątkom do pojedzenia? Ale to są popapy, ja nie wiem, czy to powinni zwierzątka jeść. Nie wiem, czy... Chyba nie są szkodliwe, bo jakby były szkodliwe, to by nie były dla rybek, nie? Dokładnie. No ale jednak to chemia, no. I jaki plan teraz nastąpił? Wracam do pierwotnego. Ja myślę, że to jest dobry plan. Łapka w górę. Łapka. Dobra. Sio mi stąd. Sio kura. Bliżej, bo to jesteś za daleko od wody.
Tu, tu, tu. Pam, param, pam, param, pam, pam. A nie, to jedno? Po jednej nutce. Samba de Janeiro. No, wycieraj trochę w piasku. I co, padło? Padło. Zajebiście. No był plusk. Dobrze. Trafiłeś. Elegancko. A teraz idziemy na jednego. To nawet tutaj, to nawet dwie. Dobra. Idziemy. Chodź, jak już jesteś, to zobaczymy, co nam, zobaczymy, czy będzie widać dziurę za namiotem, to co nam przesuwało to wiadro rano, nie? Rybek, nie przestrasz się, bo idziemy tam oglądać, co nam to tam... Gdzie to? Gdzie jest wiadro? Czekaj, wiadro jest tu. Mniej więcej gdzieś tu, o kurde, powinna być sroga dziura, albo coś... Da radę? Kurde, nie da radę tak. Trzeba było podnieść więcej rzeczy, czekaj. Co ty robisz? Co ty robisz tu? Szukam gryzonia. Pokaż gryzonia. Nie podniesiesz tak. Okej. Okay. Tu jest jakaś dziura. Przegryz się. Czekaj, czekaj. Tu jest jakaś dziura. Cholera. Co, chyba to zobacz. Widzisz? O, widzę. Kopczyk. Kopczyk. Ja. Ja jest, tu wyszło, widzisz? Ta dziurka. Nie mamy piwnicę, tak? Wykopała dziurkę, chopie. Nornica Grażyna mnie w środku nocy wygoniła. I zobacz, co łazi. I potem rano, to by się chopie walnął, nie? Leżymy obydwoje na łóżku, ja oko otwarte, Grażyna oko otwarte i kibel się rusza. Trut. Normalnie się podnosił, nie? Na plery go, chopie, i to. Roz! Roz! Dzisiaj mi będzie w nocy podnosić łóżko. Co to tam masz? Patrz. No i co, chopie, my się zbliżamy, co? San Francisco, Las Vegas. Las Vegas, Parano. U kuraka.
Teraz musisz dziury zrobić w drzwiach, żeby było widać, że to świeci. Dobry. O której ty wstałeś? O 5? No, wcześniej nawet. A to są zawody spinningowe znowu? No nie wiem. Na 5 łódek? Co oni oszaleli? To już sobie zarząd główny chyba PZW zrobił zawody. 4 łódki na zawodach spinningowych. Na dzierżnie. Nie no, 5 tam jest już. 6-7. No dobra, no to w krakowskim targiem niech będzie 10. To mają po 60 hektarów na łódkę. I wszyscy w jednym miejscu tam. Dobrze, że się nie pogubili tu na tym dziedzinie. I wszyscy są w jednym miejscu. Ci mają tak lekko wywalone na te zawody. No mówię, ci tamten się opala. Krępie dziesiątka się wyszmarował, pan do... Jurek, obudź mnie za godzinkę, ja? Tak jak zmęczony za... jest, kopie. Są zmęczeni. To jest tak jak na naszych pierwszych zawodach. Już wszystko. Dziękuję za walkę. Masz tak brudne ręce, ja właśnie byłem. Ściągaj. Może w ściąganiu supaka złowić. Robert tak złowił supaka, nie? Weź tu trochę siłka. No coś tu jest, ty. Polis. Klej jakiś. To była łódka. Ewidentnie ktoś tu wyrzeźbił z tego łódkę, nie? Dla bajtla. Tu tylko żagiel i takie puszczałem, jak byłem mały. Wtedy to były jedyne łódki, jakie były dostępne w kraju. Styropian, dwa patyki. Kawałek chusteczki. Najlepsze łódki to były. No zwijaj. Supak, albo okonik. 4-0 w dalszym ciągu. Kurde no, miałem szansę, żeby było 4-1. Ostatnio, przedostatnio. Nie wykorzystuję tych szans. Bo się zemści. Pod koniec sezonu. Szansę już od 3 zasiadek, żeby wygrać jednym leszczem. Tak, jak kiedyś się zaczepiało jak głupie, to teraz na złość po prostu. Zwyczajnie na złość. Para, 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 para.